Kamil Złoch, witam i zapraszam na gościa dnia w sportowym wydaniu, a razem ze mną dzisiaj w studio Mariusz Pawlak, nowy trener Gryfowa i Herowo. Dzień dobry, witam. I Robert Chwastek, pomocnik, który latem wzmocnił Gryfa. Miejmy nadzieję, że wzmocnił. Robert Chwastek, witam. Obydwaj panowie jesteście w pewien sposób symbolem zmian, które właśnie latem zaszły na Wzgórzu Wolności. Gryf, który jak dobrze wiemy utrzymał się przy zielonym stoliku w drugiej lidze, teraz wymienia, no właśnie, nie robi chyba aż takich wielkich roszad, ale bardziej konkretne ogniwa. Jak to wygląda od środka? Znaczy, no, myślę, że dobrze pan to ujął. Gryf został oczywiście w drugiej lidze, nie patrzymy teraz już, mówię, do tyłu, co było, tylko koncentrujemy się, wiemy jaka ta liga jest, że połowa drużyn w tej lidze będzie chciała grać o awans. Natomiast wszyscy startują o mistrzostwo drugiej ligi, tak to się mówi. My również mamy jakieś cele, natomiast twardo stąpamy po ziemi i wiemy, że każdy mecz dla nas będzie najważniejszy i myślę, że tak będzie. Patrząc na CV pana Roberta, mam trochę taki wniosek, że jest pan efektem też tego, co działo się zimą, czyli ściągnięcie zawodników z pierwszoligowym doświadczeniem, którzy zaprocentowali, bo i Tomasz Lewandowski, którego już w Gryfie nie ma, i Łukasz Nadolski mieli świetną rundę i teraz sięga się po kolejnych. Tak jak Marcin Kalkowski, tak jak właśnie pan z pierwszoligowym doświadczeniem, ile może pan tak naprawdę dać Gryfowi? Więcej doświadczenia, czy więcej właśnie takiej świeżości? To trzeba, myślę, że trzeba to połączyć, żeby to wszystko szło w jak najlepszym kierunku. I to doświadczenie, i tą świeżość. Jestem nowym zawodnikiem, także no, też chcę się jak najlepiej pokazać. Poznaję kolegów z dnia na dzień i mam nadzieję, że jestem przekonany, że będzie to wszystko dobrze wyglądało. Okres przygotowawczy można powiedzieć, że już w sumie za nami, bo w niedzielę inauguracja drugiej ligi. Jaki był to okres przygotowawczy? To, że wzmożona praca, to wiemy. Na pewno poznawanie całego zespołu w przypadku obu panów. Jakie wnioski po tym przepracowanym okresie? To znaczy tak, ja powiem, że może był z jednej strony długi, ale z drugiej strony dla mnie jako trenera krótki. I zdajemy sobie sprawę, że oczywiście czekaliśmy wszyscy, żeby grać lidze, żeby zacząć tą rywalizację, bo mówię, no, można trenować. Wiemy, że tych treningów jeszcze w całej rundzie będzie dużo. Najważniejszą sprawą dla mnie było to, no, żeby u zawodników było zdrowie. No, w ostatnich dniach troszeczkę tego zdrowia zbrakło, natomiast mówię, nie robimy paniki. Wiemy, co przepracowaliśmy. Na pewno cieszę się z jednego, że zawodnicy powoli, ale to widać i w treningach, rozumieją jakiś pomysł, tak? Mój. Nie mówię, że to jakaś myśl, ale pomysł taki, który będziemy realizować przez całą rundę i do tego momentu, kiedy będę w Gryfie i tutaj nic nie będziemy za dużo zmieniać. Także ten pozytyw i to, co pan powiedział, przemyślenia takie pierwsze to są dla mnie ważne, ale mówię, myślę, że znaczy to były takie oprócz gier, sparingów, to mówię, te treningi i z tego wyciągaliśmy wnioski i myślę, że na ten pierwszy mecz na tyle, co możemy, to jesteśmy przygotowani. Panie Robercie, jakie wnioski? Jaką w ogóle Gryf jest drużyną, tak naprawdę, patrząc od środka? Przede wszystkim chłopcy są skromni, jeżeli chodzi o siebie. Nikt nie zgrywa, tak jak się mówi, w cudzysłowie oczywiście, pana piłkarza. Każdy chce się pokazać, dobrze chce się pokazać. Tak jak trener powiedział, że pracujemy nad niektórymi rzeczami, nad wieloma rzeczami na treningu. Rozmawiamy o tym w szatni, każdy ma świadomość jakichś swoich braków i rzeczy, które ma ten poprawić. Dobrze, oprócz tego, co powiedziałem, że skromnymi, to wydaje mi się, że chcącymi podnieść swoje umiejętności i pójść do przodu. Taką drużyną jest Gryf. Oprócz Roberta Chwastka też m.in. Marcin Kalkowski, Daniel Górski, Michał Marczak, Daniel Ciechański. To są wzmocnienia, które pojawiły się latem na Wzgórzu Wolności. No i właśnie, i co dalej? Czy jeszcze Gryf cały czas szuka? Bo wiemy, że kadra jest w zasadzie skompletowana, ale dosyć okrojona, można powiedzieć, licząca niespełna 20 osób. Jeszcze szukają kogoś na uzupełnienie żółto-czarnych trykotów? To znaczy, dobrze pan to powiedział, że to mają wzmocnienia, nie uzupełnienia, tak? Znaczy, to oczywiście ci zawodnicy, którzy doszli. Najważniejsza jest w sporcie, jeśli chodzi o sporty zespołowe, to rywalizacja i taka w tym zespole jest. Może nie poniekąd, ale na pewno pomysły są takie, żeby jeszcze oczywiście tą kadrę wzmocnić właśnie. Nie uzupełnić, ale wzmocnić jednym lub dwoma zawodnikami ze względu na to, że ta runda jesienna będzie dosyć długa.
nasza kadra nie jest aż tak liczna, natomiast no, zdawaliśmy sobie sprawę, że chcemy iść w jakość zawodników sprowadzenia, a nie w ilość, dlatego jeśli będzie coś nie tak, no to będziemy się zastanawiać po rundzie, ale mówię, wierzę w to, że wspólnie tutaj oczywiście z zawodnikami zrobimy taką pracę mocną, że będziemy z tego zadowoleni. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda i mówię, najważniejsze to podtrzymać i wierzyć przede wszystkim, mówię, zawodnikom zawsze, żeby wierzyli w to, co robią i byli pewni siebie. I widzę po tym zespole, że jest. Chociaż w większości to zawodnicy na dorobku. Tutaj oczywiście Robert i Marcin Kalkowski, którzy doszli, to są zawodnicy, którzy oczywiście już grali na jakimś poziomie i to na pewno są bardzo duże wzmocnienia. Ale mówię, każda osoba na pewno jest tutaj przemyślana, która przyszła do Wejherowa. Nie jest to przypadek, natomiast mówię, musimy być zespołem i wierzę w to, że będziemy. Panie Robercie, w Pana przypadku skąd w ogóle wzięła się decyzja o przejściu do Wejherowa? Była wprawdzie ostatnio ta trzecia liga w Rudzie Śląskiej, ale wcześniej przecież bardzo bogate doświadczenie w pierwszej lidze. Dostałem telefon od dyrektora Renusza już zimą. Z różnych względów się nie udało tutaj przyjść. Dyrektor ponowił kontakt ze mną teraz. Z tych wszystkich propozycji, które otrzymałem po rozmowach też z moim kolegą, jakim jest Łukasz Nadolski, wybrałem drużynę z Wejherowa i wydaje mi się, że to dobry wybór. Patrząc na ostatnie tygodnie, jeżeli chodzi o schemat pracy i to, co Gryf może mi zaproponować, a ja Gryfowi. To teraz kończymy tematy kadrowe i wracamy do tego, co będzie się działo na boisku, bo już w najbliższą niedzielę przypominamy, że o 17:00 na Wzgórzu Wolności Gryf inauguruje rozgrywki drugiej ligi w tym sezonie z błękitnymi Stargard Szczeciński. Z błękitnymi, z którymi już raz była okazja się zmierzyć, ale to jest chyba takie wspomnienie do szybkiego zatarcia. Zatarcia, wyciągnięcia wniosków, powiem może po skrócie, bo oczywiście wynik wszyscy znamy. Natomiast pierwsze 30 minut to nie było na pewno dobre nasze wykonanie meczu, natomiast pozostałe 60 to myślę, że tutaj na pewno zawodnicy wiedzą o tym, że na takim poziomie powinniśmy grać od pierwszej do 90 minuty i zdarzało nam się oczywiście w tych sparingach grać, znaczy w meczach tych kontrolnych. Tutaj nie wyszło, no myślę, że na pewno wyciągniemy na mocne tak, wnioski i zupełnie innym zespołem będziemy w niedzielę. Panie Robercie, pełne 90 minut w spotkaniu przegranym 1-4 z Błękitnymi na wyjeździe w Pucharze Polski. Jakie wnioski? Wnioski, no tutaj moje wnioski się pokrywają z tym, co trener powiedział, że te pierwsze 30 minut to była faza, gdzie no, nie stworzyliśmy sobie sytuacji, nie potrafiliśmy w ogóle konstruować za bardzo akcji, a przeciwnika dopuściliśmy do ich i do bramek. No i jestem przekonany, że musimy inaczej poprowadzić grę. Inaczej to znaczy z pomysłem i realizacją tego pomysłu. I wierzę, że będzie dobrze w niedzielę już. Jeszcze kolejny temat, o którym najlepiej byłoby szybko zapomnieć, ale siłą rzeczy trzeba do niego wrócić, czyli postawa Wejherowian w zeszłym sezonie. Panowie pewnie przymierzając się do przyjścia do Wejherowa, do podpisania umowy z klubem, śledziliście, jak to wyglądało mniej więcej, jaka była sytuacja jesienią, jak udało się mniej więcej to odratować na wiosnę, ale w końcu ostatecznie tylko ten przysłowiowy zielony stolik zdecydował o pozostaniu Gryfa w drugiej lidze. Co trzeba zrobić, żeby w tym sezonie uniknąć podobnej nerwówki? Czy po prostu wystarczy zagranie na miarę swoich możliwości? Czy po prostu problem siedzi gdzieś w głowach? Jak to wygląda? To znaczy ja przychodząc oczywiście do Wejherowa, no nie rozmawiałem indywidualnie z zawodnikami, tak? Wiedziałem, jaka jest kadra, ja ten zespół sobie wcześniej oczywiście przejrzałem w kilku meczach, jak to wyglądało, co ewentualnie brakuje. Natomiast mówię, razem z dyrektorem oczywiście sportowym próbowaliśmy przynajmniej, mówię, 3-4 jednostki do tego zespołu sprowadzić, które właśnie w tych słabszych fragmentach, które gdzieś tam się zdarzały, żeby to tak nie wyglądało. No i mówię, wierzę w to, że mówię, że od pierwszego meczu mówię, ten pomysł, który mówię tutaj gdzieś wprowadzam, będziemy próbowali realizować. Czy to się wszystko od razu uda zrobić? Zobaczymy. Sam jestem może nie to, że ciekawy, ale mówię, przez mecze i przez treningi jesteśmy w stanie na pewno grać zupełnie inaczej. Czy lepiej? Uwierzę w to, że skutecznie, ale to nie znaczy, że tylko będziemy strzelać bramki, tylko będziemy też oczywiście dobrze bronić jako zespół i dobrze, czyli skutecznie atakować. Dlatego
były momenty Gryfa, który grał słabiej w defensywie, próbował coś zrobić w ataku, nie strzelał tych bramek w zeszłym sezonie, tak można powiedzieć. Natomiast teraz no, chcemy się skupić przede wszystkim też na bronieniu, ale chcemy bronić i strzelać bramki. Także może niewielka zmiana, ale mówię, to zawodnicy muszą przestawić się i mówię, wiara na pewno czyni cuda, bo możliwości tego zespołu są. Panie Robercie, jakie były doniesienia od Łukasza Nadolskiego prosto na linii na temat tego, co działo się w Gryfie wcześniej? Wcześniej, czyli moje wieści, wiedza na temat tego, co było w Gryfie, to jest ta runda wiosenna, prawda, bo wtedy Łukasz przyszedł. No, z tego, co wiem, grali całkiem solidnie, ale tam, jeżeli przegrywali, to bodajże jeden mecz tego przegrali więcej niż tam jedną bramką. Także było to nam styku, no, brakowało jakiejś kropki nad i, no, wierzę, no, bo każdy chce wygrywać mecze, że dawali z siebie wszystko, ale mam nadzieję, że nam pójdzie lepiej w tym sezonie niż im w tamtym. No, jakiś tam bagaż doświadczeń już jest, już jakaś wiedza do trenera przekazana, my tam rozmawiamy, budujemy nową drużynę, no, praktycznie już to jest na ukończeniu ta budowa tej nowej drużyny. I no, musi być dobrze. I tym akcentem oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w nadchodzącej inauguracji drugiej ligi w niedzielę kończymy dzisiejszy program. Moimi gośćmi byli Mariusz Pawlak. Dziękuję. I Robert Chwastek. Dziękuję. Czyli dwuosobowa reprezentacja tego, co nowe w wejherowskim Gryfie. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia.